Cześć, mamy już skonfigurowany system, ale jeżeli męczycie ciągłe zdejmowanie i zakładanie gogli lub ich nie posiadasz, pokażę, jak wykorzystać symulator, który dostarcza nam meta. Musimy na początku ściągnąć jeden plik. Znajdziemy go w linku pod filmem, dokładnie na stronie Oculusa dla deweloperów. Musimy tutaj przejść do zasobów, które znajdują się tutaj, a następnie musimy wybrać to, co nas interesuje. W naszym przypadku, ponieważ konfigurowaliśmy system z Unreal Engine, wybieramy tutaj właśnie nasz silnik. Oczywiście działa to też podobnie na silniku Unity, ale ten kurs jest tylko pod Unreala. Wybieramy tutaj MetaXR Simulator, ponieważ tam będziemy mogli go ściągnąć. Wchodzimy do zakładki Getting Started i szukamy linka, który jest bezpośrednim linkiem do ściągnięcia tej aplikacji nie potrzebujemy nic więcej, wchodzimy tutaj i możemy ją pobrać, możemy ją pobrać dla Unity albo po prostu pobrać i wyekstraktować to co nas interesuje akceptujemy licencję, w tym przypadku jednak Windows i ekstraktor w Windowsie nam się nie przyda, więc ściągnijcie sobie albo tak jak u mnie WinRar'a albo 7zip'a ponieważ w Zipie jest spakowany jeszcze jeden plik w kompresji, której nie obsługuje Windows, TGZ. Otwieramy więc dalej, jeżeli mamy inny program natomiast tutaj nie potrzebujemy nic więcej za wyjątkiem całej zawartości katalogu MetaXR Simulator, więc wypakowujemy to gdzie chcemy. Aby działało w, nawet po update'ie różnego rodzaju silników pika. polecam po prostu Wypakować go tam, gdzie instalują się silniki, ale nie do konkretnego silnika, tylko po prostu do katalogu głównego Epica i dzięki temu będziemy mogli działać. Ok, to już wszystko tutaj. Teraz możemy wejść do silnika, czyli uruchamiamy Unreal Engine'a. Najlepiej, jak wybierzemy projekt vr czyli w Games, wybierzemy Virtual Reality a następnie uruchomimy ten projekt. W samym projekcie musimy trochę rzeczy poustawiać. Nie będzie to zbyt wiele, bo jeżeli nic nie modyfikowaliśmy to wszystko będzie działać bez dodatkowych zmian. Na samym początku musimy dodać plugina, bo domyślnie projekt VR nie ma tego plugina, którego wcześniej ściągaliśmy i dodawaliśmy do Unreal'a, a więc wchodzimy do pluginów jeżeli doinstalowaliśmy coś, czyli na przykład naszego Meta XR, jest on w Virtual Reality. I właśnie uruchamiamy ten plugin, który obsługuje bez problemu Google. Musimy, oczywiście, zestartować silnik, i teraz możemy wybrać, czy wysyłamy dane do mety, czy nie. Ja polecam nie wysyłać, ale zróbcie jak chcecie. Na pewno się z Waszych danych ucieszą. Mamy tutaj MetaXR Simulatora. Mieliśmy też wcześniej, jak pokazywałem konfigurację. Ale pominąłem to, bo nie każdy chce z niego korzystać. Ok, wejdźmy więc do Project Settings, ponieważ trzeba tego symulatora ustawić. Schodzimy na sam dół, tam gdzie są pluginy, i tutaj możemy znaleźć m.in. MetaXR. Właśnie o to chodzi. Dlaczego XR, -a, nie VR? No bo on łączy to jest Extended yy, Reality, więc łączy AR z VR i Mixed Reality również. Tutaj musimy wskazać plik JSONa, który znajduje się w katalogu, który przed chwilą rozpakowaliśmy. Czyli idziemy do C, Program Files i Epic jeżeli nie zmienialiście oczywiście nic, to będzie w Epic Games. I tutaj. Plik JSONa wygląda odpowiednio, można go łatwo znaleźć. Chodzi tutaj o OpenXR Simulator Meta. Ok, otwieramy i to w sumie wszystko. Prawdopodobnie nie musimy nic więcej zmieniać, jeżeli wcześniej też niewiele zmienialiśmy. Możemy zamknąć to i teraz MetaXR Simulator działa, czyli możemy wejść do niego, ustawić, że chcemy teraz z niego korzystać, a nie z Gogli, bo po prostu nie chcemy teraz zakładać i zdejmować Gogli cały czas. Zobaczyć, jak to działa w Windowsie. Launch Game Room. Uruchamia się otoczenie, które w sumie nie jest nam przydatne, więc możemy je zmniejszyć, zminimalizować i teraz możemy uruchomić grę na gogle, nawet jeżeli one nie są podłączone a u mnie właśnie je odłączyłem, więc włączam VR Preview i pojawia się ekran, w którym możemy testować jak wygląda to w okulusie. możemy korzystać najlepiej z xboxowego kontrolera, bo wtedy mamy dużo elementów przydatnych, które też są na kontrolerze w Oculusie, ale możemy też korzystać z myszki Możemy się też poruszać w świecie i działać tak jak w Oculusie. Przy okazji zapraszam na mój kanał i inne filmiki może Was zainteresują, na przykład tworzenie szybkich gier. Dobre na zaliczenie dla moich studentów.